prasy wojennych zdarzeń. Października 1943 roku żołnierze z oddziału partyzanckiego Mieczysława Tarchalskiego, pseudonim Marcin, otoczyli wieś Karczowice na terenie gminy Kozłów. Ich celem było gospodarstwo Władysława Młynarskiego, gdzie przebywali bojówkarze PPR-owskiej Gwardii Ludowej, dowodzeni przez Tatka Białego, który naprawdę nazywał się Tadeusz Grochal. Grupa znana była wszystkim z jak najgorszej strony. Pijaństwo, grabież, pospolite morderstwa i napady – to był ich chleb powszedni. Obrabowani mieszkańcy wioski, obawiając się o swoją przyszłość, poinformowali o pobycie bandytów przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego. No i opowiadaj dalej. Co przerywasz? Przypominam sobie, jak to było. Bandyci kwaterowali chyba w ostatniej chałupie. Tak, tak, to już był koniec wsi. Słychać ich było z daleka, bo głośno było. Ale to co, oni się nie bali, że szkopy się o nich dowiedzą? Człowieku, tam niezła była popijawa. Ponoć obchodzili imieniny swojego dowódcy. No to powinno wam pójść łatwo, jak wszyscy byli pijani. Jak nasz dowódca wezwał ich do poddania, to zaczęli strzelać jak szaleni. I natychmiast ruszyli na nas z obłędem w oczach. Ja wam mówię, słuchajcie, pijany człowiek to jest zawsze nieobliczalny. No, no, no. My też daliśmy salwę ze wszystkich luf. Sporo ich padło, ale trochę też się przedarło. No a w ciemności to nie łaziliśmy za nimi. Ludzie odetchnęli z ulgą? No niby tak. Ale wiecie, cywile boją się, że bandziory wrócą i będą się mścili. No i naszych szkoda. No. Jak tamci szli z obłędem w oczach, to też strzelali. Zginęło 3 chłopców. To najgorsza mieszanka, jaką można sobie wyobrazić. Bandytyzm podszyty polityką zdrady narodowej. O czym pani mówi? Bo nie bardzo rozumiem. Czytałam raport o rozbiciu komunistycznej bandy rabunkowej przez nasz oddział partyzancki. Mówi pani pewnie o Karczowicach. Przykra sprawa. Zginęło 3 naszych chłopaków. A po tamtej stronie 12 albo 14. Dokładnie nie wiadomo. Miejmy nadzieję, że ten incydent ukróci bandyckie działania komunistów. My mamy na głowie inne problemy. Co ma pan na myśli? Oddział Tarchalskiego liczy już około 150 żołnierzy. W obliczu zimy trudno im kwaterować w lesie. Wiem, co pan ma na myśli. Oddział musi znaleźć jakieś bezpieczne miejsce do przezimowania. Na kwaterę wybrano miejscowość Zagórze koło wsi Tarnawa Góra. To w zasadzie taki folwark dworski, ale co najważniejsze, ustronne miejsce. Rozumiem, że dowództwo postanowiło sprawdzić, jak długo oddział może kwaterować w wiosce bez powodowania niemieckiej interwencji. Miejmy nadzieję, że jak najdłużej. Chłopaki, który dzisiaj jest? Bo mi się już dni pomieszały. 2 listopada, Zaduszki. A no tak. Przez te ciągłe patrole to straciłem poczucie czasu. A teraz gdzie się wybierasz? Nigdzie. Nie mam służby, więc znajdę sobie jakieś ciepłe miejsce i będę się byczył. Piękny plan. Tu jesteście. Zbierajcie się, idziemy. Ja nie mam dzisiaj służby. Alarmowa sytuacja jest. Musimy pomóc. A co się stało? Większość oddziału i cały tabor jest zakwaterowany w zabudowaniach folwarcznych. A tu akurat popsuł się żuraw od studni i nie ma jak konie napoić. No tak. Co zwierzęta winne. Dobra, już się zbieram. Gdzie pójdziemy je napoić? Przecież tu nie ma rzeki. Na skraju wsi. No, o tam. No, tam są 2 gospodarstwa. Jest studnia. Możemy tam iść. Mieszkańcy i tak wiedzą, że tu kwaterujemy. A to nie tam jest wystawione nasze ubezpieczenie? Najdalej wysunięta placówka znajduje się w odległości około 700 metrów od zabudowań wioski. W zagrodzie Walasków ulokowana jest drużyna pełniąca służbę. 50 metrów dalej wystawili swoje czujki. Ale już o wszystkim wiedzą. No nie bój się, nie będą do nas strzelali. Dobra, słuchajcie, już jestem gotowy. Możemy iść. Podczas pojenia koni na wzgórzu od strony Szczekocin pojawiły się 2 bryczki z cywilami.
Zaczęli oni lustrować całą okolicę, a w chwili, gdy partyzanci zaczęli ich przywoływać, zawrócili i chcieli odjechać. Jeden z partyzantów puścił za nimi serię z pistoletu maszynowego. Nie zatrzymało to intruzów. Dopiero później okazało się, że na bryczkach było kilku żandarmów ze Szczekocin. Strzały zaalarmowały służbowy pluton z pierwszej kompanii, który dotarł na miejsce, ale po otrzymaniu raportu powrócił na swoje wcześniejsze miejsce. W partyzanckim obozie ogłoszono jednak alarm. Liczono się bowiem z możliwością powrotu Niemców. Przerwać ogień! Przerwać ogień! Szkopy już dawno uciekły, to szkoda amunicji. Coś mi się wydaje, że jeszcze nam się dziś przyda. No i nie zdążyłem na walkę. Bo tak się spieszyłeś. To racja, to racja. No dobra, ale do tematu. Przegoniliśmy Niemców już drugi raz jednego dnia. No co o tym sądzisz? Za pierwszym razem to był przypadek. Teraz przyjechał oddział rozpoznawczy. Nie podjęli walki. Zobaczyli, co chcieli zobaczyć i wrócili. A jaki będzie ich następny krok? Dopiero co minęło południe. Mają jeszcze dużo czasu. Niebawem zjawią się tu większą siłą. Chyba masz rację. Trzeba zameldować dowództwu, ale dobrze by mieć jakieś bliższe informacje o niemieckim oddziale. No wiesz, no ilu, skąd, dokąd? No wysłaliśmy patrol, ale jeszcze nikt nie wrócił. Dowództwo oddziału zdawało sobie sprawę, że w dotychczasowym miejscu oddział musi dotrwać do zmroku i dopiero wtedy wykonać odskok w inny teren. Poszczególne kompanie otrzymały zadania: ubezpieczenie terenu z innych kierunków oraz przygotowanie partyzanckiego dobytku do ewakuacji. Najważniejszą rolę miał jednak podporucznik Przemysław Szuc, pseudonim Ludwik, który na czele części oddziału miał powstrzymać spodziewany atak. Mówię wam, że przyjdą. I to niedługo. Muszą podciągnąć swoje wszystkie siły, ale będą się spieszyć, bo zmrok niedługo. Im później zaatakują, tym lepiej dla nas. Szybciej przykryje nas noc. Chłopaki, uwaga! Coś mi się wydaje, że się zaczyna. Idą. Tak jak przewidywał dowódca, pierwsze uderzenie pójdzie wzdłuż drogi. No to zaczynamy. Czekaj! W gorącej wodzie kąpany. Muszą podejść do tej pryzmy kamieni. Wtedy rozpoczną RKM-y. Odliczamy metry. 5, 3. Wszystko jak na manewrach. Główny niemiecki oddział zatrzymał się i szykuje stanowiska. Oni przyjmują na siebie nasz ogień, ale zaraz pojawią się następni. Są, patrzcie! Za wzniesienia wyłaniają się kolejni Niemcy, ale... Co jest? Oni nie idą dalej. Pewnie zajmą stanowiska na górce. Stamtąd mają lepszy wgląd na nasze pozycje. Uważajcie! Zmieniamy stanowiska. Już, już! Chłopcy, zmiana stanowisk! Wstrzelali się w nas! No już, skok! Tak jest. Był łącznik od dowódcy. Musimy tu wytrzymać jeszcze trochę. Ale jaki jest plan? Porucznik Ludwik wysłał jeden oddział, który ma obejść Niemców z boku. No gdzieś po prawej stronie. Wszystko jasne. Tylko Niemcy zbyt celnie strzelają. Do zmroku już niedługo, no wytrzymamy. Słuchajcie, zmieniliśmy stanowiska naszego karabinu maszynowego. Zaraz zaczną strzelać. To trochę Niemców ostudzi. Dobrze. Chłopcy, jak tylko RKM obłoży Szkotów ogniem, to zmieniać stanowiska. Oddział, prowadząc umiejętną walkę, dotrwał do wieczora i to bez strat własnych. Meldunki jasno mówią, że kluczowe znaczenie miał manewr z obejściem z boku niemieckich stanowisk. Musieli być strasznie zaskoczeni, bo od tej chwili żołnierze z ich skrzydła zaczęli się wycofywać. Jednym słowem, bardzo dobrze przygotowana walka. Główna linia obrony i manewr oskrzydlający? Brak mi słów uznania. Ostatecznie starcie zakończył zmrok. Zgodnie z przewidywaniami, Niemcy nie odważyli się walczyć w ciemności. Wycofali się do Szczekocin. Wiemy coś o stratach? Placówka Moskorzew, bo na jej terenie była walka, podaje tylko, że Niemcy mieli kilku zabitych i rannych, ale brak potwierdzenia z innych źródeł. No trudno. Nie zawsze ma się wszystko. Najważniejsze, że oddział wycofał się bez strat. Oddział, tak. Co się stało?
W swoim raporcie placówka mętnie podaje, że podczas walki albo dzień później Niemcy spalili zagrodę Walasków. Tam kwaterowała chyba drużyna z ubezpieczenia. Oprawcy zamordowali gospodarzy. Wysłuchali Państwo słuchowiska Radia Kielce Obrazy wojennych zdarzeń. Scenariusz i reżyseria Dionizy Krawczyński. Realizacja i opracowanie muzyczne Tomasz Tamborski. Wystąpili Mirosław Bieliński, Krzysztof Grabowski, Ewelina Gronowska, Przemysław Predygier, Adrian Wajda oraz członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Jodła.